Pan Bóg zapowiada zasadzenie pięknego, wysokiego cedru. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. Pewien człowiek w słoneczny dzień zauważył swój cień. Przestraszył się tego cienia i zaczął przed nim uciekać. Ale zobaczył, że ten cień cały czas mu towarzyszy. No to biegł jeszcze szybciej, ale ten cień cały czas był przy nim. Więc tak był przestraszony, że ten cień jest nieustannie przy nim, że biegł z całych sił, aż w końcu przewrócił się z wycieńczenia. I są też takie filmiki, możemy znaleźć w internecie, kiedy małe dziecko. Pierwszy raz widzi swój cień jest przestraszony ucieka gdzieś tam do tyłu przewraca się płacze niektóre dzieci się cieszą że widzą swój cień i że ten cień za nimi nadąża za ich ruchem na przykład ręki ale niektóre dzieci są przerażone swoim cieniem Podobnie jak ten mężczyzna który uciekał przed swoim cieniem Zobaczmy o ileż lepiej by zrobił kiedy usiadłby w cieniu drzewa cień drzewa wchłonąłby jego cień Pan Bóg zapowiada nam takie piękne drzewo. Ten cedr Libanu może być zapowiedział: zapowiedział drzewa krzyża. Krzyżu święty, nade wszystko drzewo, przynajmniej sztachetniejsze, śpiewamy w Wielkim Poście. To święte drzewo, drzewo krzyża, które daje nam cień miłości. Cień, w którym możemy się skryć, w którym możemy doświadczyć że, tego, że Jego miłość wchłania nasz cień, Jego miłość otula nas, Jego miłość, kiedy stajemy pod krzyżem Pana Jezusa, Jego miłość pozwala nam pojednać się ze swoim cieniem, wyrzekać się grzechu, ale pojednać się z prawdą o tym, że ten cień istnieje, że moja słuchu że moja kruchość i słabość istnieje. Święty Paweł chciał się pozbyć cienia, prosił o. Po... Panie Boże, zabierz ode mnie ten oścień. Oścień, cień. Zabierz ode mnie ten oścień. A Pan Bóg mówi: Wystarczy Ci mojej łaski, w moc, w słabości się doskonali. Więc ten cień, nasza słabość, kruchość, będzie nam towarzyszyć do końca życia, chociaż będziemy się też i mam nadzieję, że się wyrzekamy grzechu i wypowiadamy ten grzech w sakramencie pokuty i pojednania ale potrzebujemy stawać w cieniu krzyża, przychodzić do Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, żeby w jego cieniu doświadczyć pokoju, ukojenia, pojednania i uzdrowienia.